Nie tylko rak szyjki macicy jest związany z zakażeniem wirusem HPV, również rak pochwy, rak sromu u kobiet jest związany z tym zakażeniem. U mężczyzn z zakażeniem wirusem brodawczaka związany jest rozwój raka prącia. Natomiast nie tylko nowotwory związane z narządem rodnym są związane z tym zakażeniem, również nowotwory głowy. Na przykład rak języka, rak krtani, rak warg może być związany z zakażeniem wirusem HPV. Również bardzo taka uciążliwa dolegliwość nawracających brodawczaków dróg oddechowych, brodawczaków krtani, brodawczaków płuc, związana jest z zakażeniem wirusem HPV i to dotyczy głównie dzieci. To nowotwory głowy i szyi w przypadku zachorowania u dorosłych związane mogą być oczywiście z seksem moralnym. Natomiast w przypadku zachorowań u dzieci często jest to związane z transmisją wertykalną, czyli transmisją między płodem a matką albo zakażeniem okołoporodowym.